Dzień dobry, witajcie. Bardzo często słyszę, jak komuś zarzuca się, że ma źle założoną maseczkę pod nosem, na brodzie, na szyi a tymczasem telewizja sama przekazuje złe wzorce. Bo ja na przykład wczoraj oglądałem film i myślę sobie: Zorro, jak ty założyłeś tę maseczkę? A teraz, tak już całkiem na poważnie. Już kiedyś mówiłem, że skuteczność szczepień może być niższa w stosunku do wariantów, u których białko S, czyli te białko koronawirusa, przeciwko któremu powstają przeciwciała, będzie miało zmienioną konformację, budowę trzecio- i czwartorzędową, czy, czy strukturę, tak? W związku z czym będzie ono słabiej wiązane przez przeciwciała, zmniejszy się tak zwana awidność i w związku z tym w badaniach laboratoryjnych można wy no, wykazać słabszą neutralizację. Niemniej jednak cały czas słyszę błędne informacje przekazywane przez media. Mianowicie wszyscy się podniecają, że wirus Omikron ma kilkadziesiąt różnych mutacji, w tym wiele w białku właśnie kolca, czyli tym białku S. A w zasadzie nie tyle w białku, co w genach kodujących to białko. Ale tak naprawdę to wcale nie chodzi o ilość. Tylko chodzi o to, w jaki sposób te mutacje wpływają na zmianę struktury tego białka. Bo może być jedna albo dwie, która całkowicie zmieni tę strukturę i szczepionka przestaje być skuteczna, a może być tych mutacji bardzo wiele. Także nie wpływają mimo wszystko na strukturę tego białka i szczepionka dalej jest skuteczna. Więc musimy, jeżeli rozważamy tak zwane. Skuteczność szczepień przeciwko VOC, czyli Variants of Concern, zawsze przyglądamy się budowie białka, która powstała po tych mutacjach, a nie samej mutacji stricte, która może mieć większy lub mniejszy wpływ na tę budowę. Ale trzeba pamiętać jeszcze o tym, że szczepienia nie tylko mają wpływ na odporność humoralną swoistą i komórkową swoistą ale również na odporność nieswoistą, czyli tak zwany bystander immunity. Już o tym kiedyś mówiłem w filmach, odporność przygodnego przechodnia. Bo wiele ludzi twierdzi, że szczepionka nie może być skuteczna, ponieważ przeciwciała, które powstają, nie niszczą wirusa, który nam się wewnątrz komórkowo bo wirus jest patogenem, całkowitym patogenem czy pasożytem wewnątrzkomórkowym. Namnaża się tylko wewnątrz komórek, a przeciwciało do komórki nie wnika. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że wirus w momencie, gdy opuszcza komórkę, łączy się z przeciwciałem i następuje jego unieczynienie, a fachowo mówiąc tak zwana neutralizacja. Wirus z przyłączonym przeciwciałem już nie wniknie do komórki. Co więcej, w momencie, gdy wirus... Wnika do komórki i przeciwciało się do niego przyłącza, następuje naznakowanie tej komórki i jej niszczenie w mechanizmie zwanym ADCC, czyli mianowicie cytotoksyczność zależna od, zależna od przeciwciał. Czyli moi drodzy, odporność humoralna, jak również komórkowa, mają wpływ na zwalczanie infekcji wirusowych. Nigdy nie jest tak, że występuje tylko jeden rodzaj odporności. Zawsze wszystkie w mniejszym lub większym stopniu, bo one się uzupełniają i nakładają. Druga sprawa to jest taka, że ja uważam, że każda osoba, która przechorowała COVID-19, powinna wykonać sobie przynajmniej podstawowe badania laboratoryjne, ale wiele osób to robi, nawet jeżeli przechorowało bezobjawowo. Ale pytanie, kiedy? Myślę, że takim optymalnym okresem to jest około miesiąc po przechorowaniu. Na przykład tydzień po przechorowaniu, czy nawet dwa tygodnie to może być jeszcze za wcześnie, dlatego że mogą jeszcze w morfologii krwi występować pewne, pewne, pewne odchylenia. Mianowicie może występować leukopenia, może występować limfocytoza względna, czyli wzrost procentowy odsetka limfocytów, czasami limfocyty atypowe w rozmazie krwi. Ja myślę, że po miesiącu od całkowitego wyzdrowienia ta morfologia już powinna całkowicie wrócić do normy. Ale jakie badania zrobić? Oprócz morfologii krwi, tak zwanej 5DIF, czyli z rozdziałem leukocytów na 5 populacji, to oczywiście możemy w laboratorium wybrać, czy chcemy 5DIF, zaznaczamy to przy wyborze, przy wyborze badania. Dodatkowo CRP, bo CRP. Bardzo szybko wzrasta w wyniku stanu zapalnego i bardzo szybko się obniża. Jeżeli zatem CRP jest wysokie, to znaczy, że ten stan zapalny jeszcze trwa. OB może być przez dłuższy czas podwyższony, ale CRP szybko wraca do normy. Więc wysokie CRP to nie jest jeszcze pozostałość po dawno przybytej infekcji, ale raczej wskazuje na aktualnie toczący się stan zapalny. Dedimery, już kiedyś mówiłem, ze względu na wzrost ryzyka powikłań zakrzypowo-zatorowych po przechorowaniu COVID-19. Ale także ocena funkcji nerek wątroby, podstawowe parametry, takie jak kreatynina, EGFR, aspat, alat. Inne badania, takie jak na przykład spirometria, RTG, to już płuc czy rentgen kratki piersiowej, to już zleca lekarz, w zależności od objawów. Moi drodzy, i e, kolejna bardzo istotna informacja. Mianowicie, jeżeli chodzi o wariant omikron, to objawy są inne niż w przypadku pozostałych wariantów, w ponad 50% przypadków występuje kichanie i wodnista wydzielina z nosa, czyli są to objawy bardzo przypominające przeziębienie, biorąc pod uwagę, że infekcja. Częściej przebiega łagodnie niż przy zakażeniu innymi wariantami może to sugerować, że ten wirus bardziej, bardziej niestety na drodze selekcji przystosował się do życia w środowisku, nie tyle do życia, bo wirus wiadomo nie żyje, ale do występowania w środowisku i posiada cechy, które mu to ułatwiają. Biorąc pod uwagę, że wypiera inne warianty. Jakie to są cechy? Po pierwsze, zwiększona transmisyjność, a po drugie, właśnie łagodniejsze objawy. To umożliwia szerzenie się wirusa w otoczeniu, stanowi korzystny, korzystną cechę przystosowawczą. Często jest tak, że w przypadku wirusów czy bakterii, wielokrotnie pasażowanych na różnych hodowlach komórkowych czy na pożywkach, w przypadku bakterii. Po wielu pasażach uzyskuje się formy mniej zjadliwe. W przypadku Omikrona można prawdopodobnie mówić o formie mniej zjadliwej, ale jednocześnie bardziej infekcyjnej, która posiada te dwie cechy będące korzystne pod względem właśnie tej presji selekcyjnej, czyli przystosowawczej do środowiska naturalnego. Natomiast. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku zakażenia wirusem omikron często występuje ból gardła. Niektórzy określają to jako pieczenie, drapanie w gardle. Ale rzadziej występuje, znacznie rzadziej, bo dotyczy około 20-30% przypadków, gorączka, czy na przykład duszności, czy taki kaszel powodujący związany z dusznościami. <laughs> Oczywiście jest możliwy, tak jak powiedziałem, w 20-30% przypadków, ale występuje rzadziej. A wracając już stricte do, do tematu, trzeba zwrócić uwagę na to, że w przypadku omikrona, czy może omikronu, nie wiem dokładnie, jaka forma akurat tutaj byłaby bardziej prawidłowa, tu może jakiś językoznawca się wypowie, trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku tego wirusa mogą występować pewne nietypowe objawy. Po pierwsze, wypadanie włosów, które może dotyczyć 30% populacji, która przechorowała. Czyli to wypadanie włosów, tak zwane telogenowe. Ale też nie przypisujmy to tylko omikronowi, dlatego że telogenowe wypadanie włosów jest obserwowane w przebiegu różnych chorób, w tym chorób autoimmunologicznych, w przebiegu chorób gorączkowych, wyniszczających, przewlekłych, także w przebiegu chorób wirusowych. W związku z tym to nie jest objaw swoisty dla tego wariantu koronawirusa, aczkolwiek występuje w innych chorobach, ale, ale zwrócić trzeba uwagę, że w przebiegu tego wariantu może być występować częściej. Szumy uszne również są notowane, ale także objawy ze strony przewodu pokarmowego. Czyli na przykład nudności, a nawet wymioty bądź biegunka. Ona występowała też w przypadku innych wariantów. Musicie wiedzieć o tym, że wirusy, które atakują górne drogi oddechowe, to mogą być wirusy takie jak adenowirus. To mogą być niektóre enterowirusy. To może być wirus grypy. To mogą być parainfluenza wirusy. Wirusy metapneumowirusy. Niepandemiczne koronawirusy, one często mają też powinowactwo do nabłonka przewodu pokarmowego, więc mogą powodować również biegunkę. W przebiegu grypy też u dzieci zwłaszcza może pojawić się biegunka. Mogą powodować objawy dyspeptyczne, nudności, wymioty. W przebiegu Omikrona też obserwuje się czasami poty nocne mimo braku gorączki. A u niektórych osób pojawia się nadciśnienie. To tak jak powiedziałem, nie są swoiste objawy, ale trzeba zwrócić uwagę, że osoba, która ma objawy dyspeptyczne, ma biegunkę i która ma poty nocne, też może by mieć właśnie infekcję tym wirusem. Ja na końcu chciałbym podkreślić, żeby nie popadać w paranoję, że we wszystkich chorobach, czy a w zasadzie we wszystkich objawach chorób, zawsze widzi się koronawirusy. Trzeba pamiętać o tym, że są inne choroby, które wymagają również leczenia. Są również poważniejsze, oczywiście wielokrotnie poważniejsze choroby, które wymagają nagłego leczenia. Nie należy tylko i wyłącznie we wszystkim widzieć koronawirusa, ponieważ może to niestety doprowadzić do opóźnienia skutecznej diagnostyki i leczenia pozostałych chorób. Moi drodzy, objawy omikrona mogą być tak nietypowe, jak nietypowe są niektóre pytania, które mi zadajecie. Na przykład na maila. Napisała ostatnio do mnie pewna pani, żaląc się, że rano, gdy się budzi, to nic nie pamięta, bo nadużywa alkoholu, ale znajduje w pochwie dziwne znaczki pocztowe, także zebrała już cały album. I przesłała mi ten album w mailu. To ja jej odpisałem, bo bardzo się niepokoi, czy to jakaś, poczt czy to jakaś choroba pocztowa. Odpisałem jej tak proszę pani, to nie znaczki pocztowe, to naklejki od bananów. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, cześć.